Siema, siema, witam wszystkich. Dzień Kobiet, odcinek z DSJ, oczywiście musi być, 9 już. Potem jeszcze jeden konkurs, to będą loty, teraz skaczemy na skoczni w Zakopanem. A potem dwa konkursy na zakończenie, oczywiście w Planicy, więc pewnie seria tutaj w przyszłym tygodniu lub ewentualnie jeszcze w przyszłym się skończy. Będzie i zakończenie. Popatrzmy teraz, balans, drugi tutaj zawodnik. Słaby skok, nie wytrzymał, 86. Skaczemy oczywiście na skoczni Zakopane. 140 rozmiar, punktka to 125. Kai 7 Tsu. Wiatr jest mocny, 2 metry na sekundę. No i widzimy, jak go ten wiatr niesie i niesie go daleko. Daleko, myślałem, że wyląduje na 130 metrze, ale jednak nie. Kups. Zabrakło pół metra. Jest tutaj, są dobre warunki, no i te różowe narty też go niosą i to jest dobry skok. Wydaje mi się, że możemy mieć naprawdę fajny poziom konkursu, bo no, wiatr wieje pod narty, co oznacza, że skoki, spodziewam się skoków za 130 metr nawet, może za 135, no, zobaczymy, to też zależy tutaj od zawodników. No niestety Plokar G, on jest totalnie w słabej formie, że tak powiem, no w beznadziejnej, no ale tak czasami jest, dzbanek. Zobaczmy na tego zawodnika, dobrze wyszedł, dobrze to wygląda, no i o tym właśnie mówiłem, 2 metry na sekundę, wiatr pod narty, 131,5, no ma problemy teraz z lądowaniem, bo noty mogłyby być wyższe, 3 po 17,5, no ale i tak, bezapelacyjny, jest liderem, Janusz Pijanka, weteran, legendo, 64 lata, też pofrunął jeszcze dalej, ależ tam się ten konkurs rozkręca, 132,5 metra i dalej, i wyższe noty, no i oczywiście musi być liderem, Waludu. Też mocny wiatr, prędkość na progu 91, płynnie wyszedł, wysoko leci, trochę go przechyliło, ale i tak dał radę doskoczyć do 130 metra, 3 po 17,5 i jest na miejscu trzecim. Naprawdę ciekawy konkurs jak na razie, dalekie skoki, no i ci zawodnicy będą walczyć na pewno o podium, a czy będzie walczyć pan Andrzej, ten nisko leciał, no i nie ustał tego skoku, przeprowadził to kosztem walczenia o odległość 121,5 metra, no i on się już wypisuje tutaj. Wpisuje się na OJOM i wypisuje się z walki o podium w tym konkursie. Fanpage Pawłowski, ale on walczy. On walczy. 130 metrów, kolejny 130-metrowy skok jest na miejscu czwartym. No to teraz popatrzmy na Przema. Troszeczkę wiatr zelżał, ale i tak jest mocny. Nisko leci. No i bliski skok. No i to jest bliski skok. 103 metry. Nie wiem, czemu dostał 19. To jest jakiś żart, no ale spoko, spoko. Przy takiej odległości. Lukas L. 2 metry na sekundę. Przez chwilę nawet był wiatr, ale źle wyszedł. No i przepłacił to słabym skokiem. 104,5 metra. No i niestety to jest chyba koniec złudzeń, koniec marzeń. Emiet. 9 w naszej serii. On wie, co jest 5. Piękna sylwetka w locie i świetnie! Najdalej 135,5, no postarał się jeszcze te noty 3,19, no to był w ogóle, uważam, że jeden z ładniejszych skoków no pod względem wszystkiego, jeśli chodzi o odległość i styl naszej serii całej, więc to skok piękny, teraz Jendras Elo, też nieźle, 128, jest na miejscu siódmym, no tu żeby bić się o to podium, żeby być w tej czołówce, trzeba skakać w okolicach 130 metrów, a czy skoczy tyle, Jacob Pomygę też płynnie, ładnie wyszedł i chyba jeszcze dalej, ależ mamy tutaj walkę, 135,5, o tutaj odległości, na odległości, ale chyba przegrywa z Emitkiem, ale konkurs naprawdę na wysokim poziomie. Mason. Jest jego skocznia, jego miejsce. Ale nie jego skok, nie jego konkurs chyba. 123,5 metra. Przeciętnie, przeciętnie. Sztywniutko można by było powiedzieć. Fryderyk Grabarczyk. To już jest czołówka. Wysoko, zaskakująco w naszej serii. Ale teraz no klepnął bólem. Klepnął bólem. 96 metrów. Chyba trzeba tylko podziękować tutaj, tak? Tam są drzwi. Ebi Wielki Siód. Agresywnie wyszedł, ale troszeczkę zabrakło. No nawet nie troszeczkę. 116,5. Może na mniejszej skoczni fajny wynik, ale na pewno nie nadę. Jeszcze przy takim poziomie konkursu. Łukasz Łukaszewski. Fake konto w powietrzu. No skacze w okolicach 130 metrów. 129. No dobrze, Oliwiek, skoczyłeś. Nie ciesz się, ciesz się tutaj. Możesz sobie tutaj zrobić przyjemność do tego tutaj konkursu, do tego swojego skoku. Możesz siebie zadowolić. Śmiało.
Kubik z tymczasem skoczył zaskakująco słabo, 104 metry. No, ucieka mu chyba tutaj to pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej, chociaż zależy wszystko od lidera. A lider też skacze niewybitnie. No i to jest sensacja, 108,5 metra. I wicelider skoczył słabo, i lider. Są na 18 odpowiednio i 14 miejscu, a prowadzi Emiet. Drugi jest Jacob Omygry i trzeci weteran. Trzeci weteran. Zaczynamy już drugą serię. Balans już w powietrzu. Czy będzie lepiej? No musi być lepiej, no jest lepiej. Jest lepiej. 120 metrów, 3 po 18,5. No i on jest teraz liderem. Zobaczymy na jak długo. Fryderyk Grabarczyk. Też dobre warunki ma. Zobaczymy, czy to wykorzysta. No, skok w okolicy punktu K. To jest dobra odległość. 123,5. No i o 25,5 punktu wyprzedził Balansa. G. Plokare. Zobaczymy, czy to będzie, jak to mówi Gendras Elo G-Skok. Będzie, będzie, będzie za 130 metr. 133,5, 219,5. No to był skok na najwyższym poziomie. Też o prawie 30 punktów tutaj wyprzedza drugiego zawodnika. No i Kubiks, on musi nadrabiać. Reprezentant Olimpii Grudziądz. Król Oświęcimia skacze daleko. Skacze daleko, 130 metrów, ładnie, stylowo i o 1,2 wyprzedził drugiego zawodnika. Może bliżej, może nie takie noty, no ale przewaga z pierwszej serii zrobiła swoje. El Lucas też wydaje się, że będzie daleko. Jest, jest piękny skok, 134. No, widać zawodnicy chcą tutaj awansować do pierwszej dziesiątki. Zobaczymy, czy im się to uda. Teraz Przemo, chyba coś nie lubi tej skoczni. No i jakby moje słowa się potwierdziły, wszyscy gdzieś tam powyżej 130 on skacze, wprawdzie lepiej, no ale 116,5, no to wyprzedzi tylko dwóch zawodników. Znaczy wyprzedza w tej chwili, znaczy wyprzedzi ogólnie w samym konkursie, to się okaże. Mr. Andrzej spóźnił strasznie, ale wydaje się, że jakoś się wybroni. No tak częściowo, bo skoku nie ustał, więc też nieudany gdzieś tam występ. Lider Pucharu Świata, ostatnio bardzo dobra forma, ale teraz no znów 14 miejsce. I zobaczymy, czy to był wypadek przy pracy, czy może nie lubi tej skoczni. To był wypadek przy pracy. 132 metry, dobre noty i on jest teraz liderem. I do jego noty będziemy teraz porównywać noty kolejnych rywali. Cent. Jego dzień dzisiaj, dzień kobiet, urodziny, 22. 132, no skacze dobrze, no, pewnie się cieszy. Ale w końcu i tak go nikt nie lubi, więc... Więc no, Ebi Wielki Siur. Chyba za pasywny lot, to się odbija na odległości, 122,5, 217,5, 1,18, no to nie jest chyba to. Kamil Majson, gdzieś tam, na 11 miejscu, będzie walczył o czołową dziesiątkę, stać go na to i złapał wiatr pod narty, no i to zrobił. No i to zrobił, 126 metrów, no niezły skok, no i teraz on jest liderem. No to pierwsza dziesiątka, zaczyna Kups. Na co tego chłopaka stać? No już widać, że nie na dużo. No klepnął dosłownie jak Marcin Najman. No. OZ skok. Słaby, słaby, jeszcze raz słaby skok. Gendras Elo. Teraz on w powietrzu. I nie ustał skoku, a nie musiał skoczyć daleko. I no to się odbije na pewno na miejscu w konkursie. Fanpage Pawłowski, ósmy. 2 metry na sekundę ponad przez chwilę wiatr. Dobrze wyszedł. Wydaje się, że też jeśli wykorzysta dobrze te warunki, może powrócić 123,5. No wystarczy, by być liderem, ale podium chyba nie będzie. No nie, no daj spokój, gdzie z taką odległością. No i proszę bardzo, fake konto skacze bardzo ładnie, 133,5. Niesamowite. Kai Seven Tsu. 129,5. Dobre wyjście, ale nie utrzyma tej wysokiej lokaty, ale jest drugi, 125, no czyli miejsce w pierwszej dziesiątce będzie miał. Waludu, to już jest pierwsza piątka, zawodnicy, którzy walczą tutaj o podium. Wysoko bardzo wyszedł i czy wystarczy? No nie, nie wystarczy, ale to jest i tak dobry skok, 126,5 i jest na miejscu drugim o 9,9. Przegrywa z drugim przeciwnikiem, no to teraz Dzbanek poluje na to podium. No i czy się doczeka w końcu? Były już takie sytuacje, gdzie prowadził po pierwszej serii świetnie. Świetnie, 130, ale jest jednak drugi. Czy jednak nie wyprzedzi fake konta? A szkoda naprawdę, bo
No, myślałem tak szczerze, że obejmie prowadzenie, poskarżę w okolicach tej czerwonej linii, no jednak drugie miejsce to i tak super, bo będzie najlepszy wynik w sezonie, a weteran tutaj ucisza wszystkich, z Szonową z Paryża, podobno nadal pije wodę z Tamizy, 132 metry czy tam z Sekwany, jest liderem. Omygy, to już jest walka o to zwycięstwo w tym konkursie i zobaczymy, czy to wystarczy. Jednak nie, będzie podium, ale nie wyprzedzi weterana. O punkt przegrywa z zawodnikiem z Sieradza, można i tak. Ale został już tylko ten, który ciągle był tragiczny, a czy teraz będzie nietragiczny. No i może nie wystarczyć. Tak jest, jest dopiero trzeci, no czyli sensacja. Janusz Pianka wygrywa pierwszy konkurs swój jakby w naszej serii. Znaczy, że on wygrywa. To jest kolejny zawodnik, który wygrał konkurs. Drugi Jacob Omygy Emiet utrzymał miejsce na podium. Widzicie teraz klasyfikację. Erman Abligiejew, duża przewaga, ponad 52 punkty, a zostały 3 konkursy, więc walka o tutaj zwycięstwo w naszej serii będzie naprawdę ciekawa. Zostały jeszcze 3 konkursy, więc wszystko jest możliwe. Nawet ci zawodnicy z miejsc 6 i 7 mogą jeszcze powalczyć o wina przy bardzo dobrej formie. To wszystko w tym odcinku. Wszystkiego tutaj najlepszego z Dnia Kobiet oczywiście. No i tyle. Żegnam was. Widzimy się pewnie w przyszłym tygodniu w odcinku z tej serii. Siema.